Bardzo gorąco i serdecznie witam. Dzisiaj znowu będziemy rozważali zagadnienia prorocze opisane w Księdze Apokalipsy, czyli w objawieniu świętego Jana. Zanim jednak przejdziemy do analizy 6 rozdziału Księgi Apokalipsy, to przypominam, prosimy o subskrypcję naszego kanału. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, aby być powiadomionymi o kolejnych materiałach teologicznych dotyczących nauk Pisma Świętego, no i oczywiście proroc biblijnych. No i oczywiście także zostawcie również pod filmem swój komentarz, a jeśli uznacie za słuszne, dajcie łapkę w górę. A teraz zaczynamy. W 4 rozdziale Księgi Apokalipsy apostołowi Janowi na wyspie Patmos pokazano wizję tronu Bożego. Jan widział Boga Wszechmogącego zasiadającego na tronie wszechświata. Opisał jego wygląd. Zauważył również, że wokół tronu stały 4 dziwne postacie. Zauważył również, że wokół tronu były 24 trony, a na tych tronach zasiadało 24 starszych. Te najbliższe Bogu istoty niebios czciły i oddawały hołd Bogu z tego tytułu, że jest Stworzycielem świata. W 5 rozdziale natomiast widzimy Boga zasiadającego na tronie wszechświata, trzymającego w swoim ręku księgę zapieczętowaną 7 pieczęciami. Przed tronem Bożym Jan zapisał, iż ujrzał baranka jakby zabitego, czyli Jezusa Chrystusa. Baranek jakby zabity podszedł do tronu Boga Ojca, wziął z jego prawicy księgę, zwój, manuskrypt zapieczętowany 7 pieczęciami i zaczął zrywać kolejne pieczęcie. I kiedy zrywał kolejne pieczęcie, ukazywał się obraz, wycinka historii dotyczącej dziejów Kościoła, dziejów wielkiego boju między dobrem a złem, Chrystusem a szatanem. I dzisiaj właśnie chciałbym razem z wami przejść przez 6 rozdział Księgi Apokalipsy i zastanowić się nad znaczeniem 6 pieczęci. Zaczynamy wobec tego od pieczęci pierwszej w Księdze Apokalipsy w 6 rozdziale od wersetu 1 po 2 czytamy następujące słowa. I ujrzałem, gdy otworzył baranek jedną z 7 pieczęci i usłyszałem jedną z 4 istot żywych mówiącą jak głos grzmotu. Przychodź. I ujrzałem, a oto koń biały, a siedzący na nim mający łuk. I dany został mu wieniec i wyszedł zwyciężając i aby zwyciężał. Co Jan widzi? Na potężny głos jednej z 4 żywych istot stojących tuż przy tronie Boga. Pokazał się biały koń. Na tym koniu siedział jeździec mający łuk i zapis mówi, że miał na głowie wieniec i wyszedł jako zwycięzca po to, aby dalej zwyciężać. W proroctwach Pisma Świętego koń jest symbolem Bożego posłańca. Możecie o tym przeczytać sobie w Księdze Zachariasza w rozdziale 1 oraz 6. Bożym posłańcem epoki Nowego Testamentu jest Kościół chrześcijański. W Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale i w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy, że swoim wyznawcom Pan Jezus polecił misję zwiastowania Słowa Bożego na całym świecie. A więc Kościół chrześcijański, Kościół Chrystusa to Boży posłaniec, którego zadaniem jest przedstawić światu Bożą ofertę ocalenia, zbawienia i odkupienia. Koń ma kolor biały. W proroctwach biblijnych biel oznacza czystość, wierność, sprawiedliwość. A więc mamy tutaj do czynienia z koniem, który jest czysty, wierny, Kościół pełen sprawiedliwości, czystości, świętości. Na głowie jeźdźca znajdował się wieniec. Wieniec w czasach starożytnych, w czasach apostoła Jana, to symbol zwycięstwa. Wieńce otrzymywali ci, którzy wygrywali zawody olimpijskie. Wieńcami byli wieńczeni zwycięzcy podczas pochodów triumfalnych. Wieniec jest symbolem zwycięstwa. A więc w pierwszej pieczęci mamy obraz Kościoła apostolskiego, pierwszych chrześcijan, gorliwie zwiastujących Słowo Boże, w swej wierze czystych i wiernych. Zwycięski pochód Ewangelii rozpoczynających. Kościół apostolski datujemy od 31 roku, od momentu zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie, mniej więcej do 100 roku. Niektórzy wyznaczają datę 120 roku, dlatego że jeszcze po apostołach zostali tak zwani uczniowie apostolscy. W tym czasie Kościoła apostolskiego w końcu I wieku w Cesarstwie Rzymskim było około 5 milionów chrześcijan. To jest bardzo duża liczba, zważywszy na to, że od czasu wniebowstąpienia Pana Jezusa i zesłania Ducha Świętego minęło zaledwie 70 lat i w ciągu 70 lat chrześcijaństwo wzrosło do około 5-milionowej denominacji religijnej. Ale historia toczy się nadal. Przechodzimy więc do pieczęci drugiej. Zapisana jest ona w Księdze Apokalipsy w 6 rozdziale i tutaj wersety od 3 po 4. Jan zapisał: a gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugą istotę żywą mówiącą: przychodź. I wyszedł inny koń ognisty, a siedzącemu na nim dane zostało mu wziąć pokój z ziemi, aby jedni drugich zarzynali. I dany został mu miecz wielki. Znowu na głos jednej z 4 istot żywych, będących blisko tronu Bożego, pojawia się kolejny obraz – koń. A więc znowu mowa o kolejnym odcinku dziejów historii Kościoła chrześcijańskiego. Ale ten koń ma kolor czerwony, ognisty, płomienisty. Tutaj występuje greckie słowo pyrros, które właśnie oznacza konia czerwonego, ognistego, płomienistego. Kolor czerwony, ognisty, płomienisty, kolor pyrros kojarzy nam się z krwią i ogniem, doświadczeniami i cierpieniami. Bo rzeczywiście w Piśmie Świętym ogień bardzo często jest symbolem doświadczeń, cierpień, które spadają na wyznawców Jezusa Chrystusa. Greckie słowo pyrrosis oznacza na przykład palenie, pożar, pożoga, próba ogniowa. Na tym koniu siedzi jeździec. Tekst biblijny mówi, że w swoim ręku trzyma wielki miecz. I tym mieczem powoduje problemy. Czym jest miecz w symbolice biblijnej, w symbolice Nowego Testamentu? Wielki miecz to Ewangelia. Ewangelia, która powoduje podziały i niepokoje z powodu wrogości wobec niej większości. Mamy pewne wypowiedzi Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale i w Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, gdy to Jezus powiedział: nie przyszedłem przynieść na świat pokój, ale miecz, i staną się wrogami domownicy człowieka. Ewangelia dzieli ludzi. Jeden przyjmuje, drugi odrzuca. Powstają waśnie, nieporozumienia. Stąd zanotowaliśmy w historii chrześcijaństwa nawet okrutne, wielowiekowe prześladowania chrześcijan inaczej wierzących niż oferuje Kościół powszechny. Tekst biblijny mówi, że dano mu wielki miecz, tak aby jedni drugich zarzynali. I to jest prawda. Rzymianie, obywatele Imperium Rzymskiego, którzy wyznawali religię pogańską i odrzucali poselstwo chrześcijan, prześladowali chrześcijan. To poganie wyznający pogańskie, antyczne religie rzymskie, greckie, oni prześladowali wyznawców Jezusa Chrystusa. A więc druga pieczęć symbolizuje chrześcijaństwo w drugim okresie swojej historii. Chrześcijaństwo prześladowane przez pogański Rzym. Te prześladowania trwały do 313 roku. Chociaż już Neron zapoczątkował prześladowania chrześcijan w 64 roku. Ale potem kolejni cesarze coraz bardziej wrogo byli ustosunkowani do wyznawców Pana Jezusa. Z tego, co wyczytałem w mądrych książkach na temat dziejów chrześcijaństwa, podaje się, że w tym czasie II, III i samego początku IV wieku z powodu wiary w Chrystusa oddało swoje życie 3 miliony męczenników chrześcijańskich. Na ówczesne czasy, kiedy populacja była jeszcze niska, jest to bardzo duża liczba. Ale historia biegnie dalej do przodu i zmienia się. Dlatego przechodzimy do pieczęci trzeciej. Jest ona zapisana w Księdze Apokalipsy w 6 rozdziale, werset 5 i 6. Jan zapisał: a gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecią istotę żywą mówiącą: przychodź. I ujrzałem, a oto koń czarny, a siedzący na nim mający wagę w ręce jego. I usłyszałem jak głos na środku 4 istot żywych mówiący: kwarta zboża denara i 3 kwarty jęczmienia denara, a oliwie i winu nie uczyń niesprawiedliwości. I znowu na potężny głos jednej z 4 istot stojących przy tronie Boga pojawia się obraz reprezentujący 3. odcinek dziejów chrześcijaństwa. Przedstawiony w symbolice konia, ale ten koń ma kolor czarny. Jeździec, który siedzi na koniu, ma wagę w swoim ręku. I głos potężny woła: kwarta zboża denara i 3 kwarty jęczmienia denara. Z jednoczesnym zastrzeżeniem: a oliwie i winu nie uczyń niesprawiedliwości. Co ten proroczy, symboliczny obraz oznacza? na pewno, tak jak sobie powiedzieliśmy, trzeci odcinek dziejów historii chrześcijaństwa. Koń reprezentuje chrześcijaństwo, ale ma kolor czarny. Czerń jest przeciwieństwem bieli. Oznacza odstępstwo, niewierność, grzech. W 313 roku Konstantyn Wielki edyktem mediolańskim kończy okres prześladowań chrześcijan. Krwisty, ognisty koń z drugiej pieczęci przechodzi do przeszłości. Pojawia się koń czwarty. W tym czasie chrześcijaństwo staje się religią wywyższoną i niezwykle popularną. Kościół z czasem staje się religią państwową, wspieraną wszechstronnie przez państwo. Następuje gwałtowny wzrost liczebny Kościoła, dlatego że w modzie było być chrześcijaninem. Jednocześnie wzrastający liczebnie Kościół niestety traci swoją prostotę, traci czystość wiary, dochodzi do zaniku pokory. Kościół stopniowo, bo jest to proces powolny, rozciągnięty na wiele wieków, zaczyna odchodzić od wzorców Pisma Świętego. Jednocześnie do Kościoła oficjalnego zaczynają wnikać różne zwyczaje, praktyki i wierzenia niechrześcijańskie. Pojawia się kult niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, przeciwny czwartemu przykazaniu dekalogu. Pomalutku toruje sobie drogę kult obrazów i figur, przeciwny drugiemu przykazaniu dekalogu. Coraz więcej chrześcijan przyjmuje grecką wiarę w istnienie duszy nieśmiertelnej, życia pozagrobowego itd. Jednocześnie Kościół jako instytucja przejmuje władzę, przywileje, majątki, bogaci się, wzrasta jego prestiż i moc. Aż wreszcie w 756 roku dochodzi do powstania państwa kościelnego w Rzymie i jego rejonach. Papież staje się władcą świeckim, staje się monarchą świeckim i jednocześnie religijnym. Jeździec na tym czarnym koniu ma wagę. Waga najczęściej występuje w dwóch okolicznościach, że tak powiem, życiowych. Pierwsza to wymiar sprawiedliwości i władza sądownicza. Temida, której płaskorzeźby nieraz znajdują się na murach budynków, w których mieszczą się sądy, ma zasłonięte oczy, w jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej właśnie wagę. A więc jeśli ten jeździec na koniu czarnym trzyma wagę, sugeruje to, że kiedy Kościół powszechny stawał się coraz większą potęgą i przejmował władzę, jednocześnie wymiar sprawiedliwości i władza sądownicza w coraz większym stopniu przechodziła w ręce duchowieństwa. Z drugiej strony waga jest przedmiotem, który chyba najczęściej występuje w handlu. A więc proroctwo sugeruje, że religia zaczęła być przedmiotem handlu. Religia stała się źródłem dochodów dla Kościoła i kartą przetargową w polityce. Ale popatrzmy dalej. Tutaj czytamy o pszenicy i jęczmieniu. Pszenica i jęczmień były podstawowymi produktami spożywczymi ludności Imperium Rzymskiego. Z tym, że jęczmień jadali najbiedniejsi i zwierzęta. Pszenica była zbożem najlepszej kategorii. Czytamy również o denarze. Denar to moneta rzymska. I to, co wyczytałem w różnych komentarzach do Księgi Apokalipsy, w dniach apostoła Jana jeden denar był przeciętną dniówką w czasach, w których Jan pisał Apokalipsę. Robotnik w ciągu jednego dnia mógł zarobić jednego denara. Mowa też jest o kwarcie. Kwarta to miara objętości. Trochę więcej niż 1 litr. Okazuje się, że kwarta była dzienną porcją żywności niewolnika. Kwartę zboża otrzymywał niewolnik na 1 dzień, by przeżyć. I tutaj w proroctwie czytamy słowa, że kwarta pszenicy kosztuje denara, a 3/4 jęczmienia też kosztują denara. A więc jęczmień jest 3 razy tańszy od pszenicy. Ale to nie wszystko. Komentatorzy, bibliści i historycy, którzy pochylali się nad Księgą Apokalipsy, zwrócili uwagę na to, że w czasach, kiedy Imperium Rzymskie normalnie prosperowało, za 1 denara, czyli za 1 dzień pracy, można było kupić aż 12 kwart pszenicy. Natomiast jęczmień można było kupić za tego samego 1 denara, za 1 dzień pracy, w ilości 24 kwart pszenicy. A więc w normalnych czasach jęczmień był 2 razy tańszy od pszenicy. No i tak jak powiedziałem, za 1 denara można było kupić 12 kwart pszenicy lub 24 kwarty jęczmienia. Ale w proroctwie jest zapisane, że za 1 denara można kupić tylko 1 kwartę pszenicy i 3 kwarty jęczmienia. A więc olbrzymia drożyzna. W tym proroctwie pszenica jest 12 razy droższa niż pszenica w normalnym czasie prosperowania Imperium Rzymskiego. No i również jęczmień jest także aż 8 razy, z tego co tutaj wyliczam, droższy od jęczmienia w normalnym czasie prosperowania Imperium Rzymskiego. Na co wskazuje proroctwo? Na co wskazują wymienione tutaj ceny? Za 1 denara, 1 kwarta pszenicy lub 3 kwarty jęczmienia, gdy w normalnych czasach za tą samą sumę pieniążków można było kupić 12 kwart pszenicy i 24 kwarty jęczmienia. Co to oznacza? Ogromną drożyznę, głód, kryzys. Wynika, że robotnik zarobił tyle, że ledwie starczało żywności na 1 dzień dla 1 osoby. Bo pamiętacie, że kwarta była dzienną porcją żywności, zboża dla niewolnika. Spróbujmy to przełożyć na biblijną symbolikę dotyczącą zagadnień duchowych, religijnych. Tutaj w tekście greckim występuje greckie słowo sitos, które oznacza pszenicę, zboże, ziarno. A kiedy czytamy księgi Nowego Testamentu albo na przykład nauki Pana Jezusa, to ziarno zboża, pszenica była często używana jako symbol Słowa Bożego. Oczywiście pszenica, która jest zbożem lepszej kategorii, oznacza Słowo Boże oparte na Piśmie Świętym. Słowo Boże czyste, wiarygodne. Jęczmień to też ziarno i też nauka o Bogu, ale jakby gorszej kategorii, bo nie oparta na Biblii, tylko oparta na tradycji i podaniach. A więc Słowo Boże, które w wielu wypadkach rozmija się z wzorcami biblijnymi. Ta nauka, katecheza jakby gorszej jakości. Proroctwo wskazuje na kryzys wiary i deficyt Słowa Bożego. Kiedy czarny koń doszedł do władzy, wtedy Pismo Święte, prawdy Boże po prostu coraz bardziej były odsuwane na bok, coraz trudniejsze były do poznania, coraz trudniejszy był do nich dostęp. Doszło do deficytu Słowa Bożego. Ale głos, który pojawia się w tej pieczęci, mówi, aby oliwie i winu nie uczynić niesprawiedliwości. Oliwa w proroctwach biblijnych, w treści Starego i Nowego Testamentu, jest symbolem Ducha Świętego, wpływu Ducha Świętego na umysły wierzących, na serca ludzkie. Wino najczęściej jest kojarzone z symbolem krwi Chrystusa, czyli dokonanego przez Niego odkupienia na krzyżu Golgoty. Dlaczego ten jeździec nie mógł uczynić krzywdy oliwie i winu? Co to znaczy? Otóż odstępczy Kościół, tu przedstawiony w postaci czarnego konia, mógł odsunąć od ludu prawdy Biblii, karmić wierzących tradycją i różnymi podaniami, ale nie mógł powstrzymać wpływu Ducha Świętego na szczerych chrześcijan, ani odebrać im zbawienia wyjednanego przez krew Pana Jezusa. Dlatego trzecia pieczęć obrazuje narodziny Kościoła rzymskokatolickiego. Jest to okres od edyktu tolerancyjnego Konstantyna Wielkiego, wydanego w Mediolanie w 313 roku, do powstania państwa kościelnego w 756 roku. Ale historia biegnie dalej do przodu. Dlatego pojawia się pieczęć czwarta, zapisana w Księdze Apokalipsy w 6 rozdziale, wersety od 7 po 8. Jan zapisał, a gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartej istoty żywej mówiącej, przychodź. I ujrzałem, a oto koń zielony, a siedzący na nim, imię mu śmierć i otchłań towarzyszy z nim. I dana została im władza nad 1/4 ziemi, by zabić mieczem i głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemi. A więc jedna z 4 istot żywych przy tronie Bożym potężnym głosem wypowiada polecenie przychodź. I wtedy przed oczami proroka pojawia się koń, a więc znowu symbol Kościoła chrześcijańskiego. Koń ma kolor zielony. Na nim siedzi jeździec, który jest śmiercią. Towarzyszy mu otchłań, czyli grób. Tekst biblijny mówi, że temu jeźdźcowi śmierci i tej otchłani, czyli grobu, została dana władza nad 1/4 ziemi, by zabijali mieczem, głodem, śmiercią i zwierzętami ziemi. Co ten obraz oznacza? Przede wszystkim w greckim tekście Księgi Apokalipsy Użyte jest greckie słowo chloros, opisujące kolor tego konia. Greckie słowo chloros znaczy żółto-zielony, zielony, blady, wybladły. Na przykład w Biblii Tysiąclecia ten kolor jest oddany jako trupi, trupioblady. A więc jest to kolor śmierci, jest to kolor martwych zwłok, które właśnie przybierają taki odcień zielonkawo-żółto-blady. Kolor śmierci. Hades, czyli grób, w mitologii greckiej to kraina umarłych. Ten grób towarzyszy temu jeźdźcowi śmierci. 1/4 ziemi, o której tutaj mowa, to wydaje się zasłuszne, że 1/4 ówczesnego, znanego cywilizacji zachodniej świata. Mniej więcej odpowiada to obszarowi Europy. A zabić mieczem, głodem, śmiercią i przez zwierzęta to biblijny symbol, który pojawia się w Starym Testamencie. Symbol powszechnego terroru, cierpień, śmierci i zniszczenia. A więc co oznacza pieczęć czwarta w rzeczywistości dziejowej? Jest to profetyczny, symboliczny obraz nietolerancji religijnej Kościoła katolickiego, niosącego śmierć innowiercom w okresie średniowiecza. W 381 roku cesarz rzymski Teodozjusz Wielki wydał edykt wywyższający katolicyzm na religię państwową i z tego tytułu wszystkie wyznania niekatolickie zostały uznane za zbrodnię prawem karaną. W 1233 roku została oficjalnie powołana święta inkwizycja. Teodozjusz Wielki zapoczątkował. Kościół przejął jego ustawę, rozwijał ją, aż oczywiście rozwinął na miarę świętej inkwizycji. Kiedy Kościół rzymski doszedł do władzy, kiedy doszedł do hegemonii, do supremacji, wtedy w Europie działy się bardzo złe rzeczy. Nawracano pogańskie narody ogniem i mieczem. Nie miano litości. Rozpoczęły się krucjaty krzyżowe przeciwko wszystkim grupom chrześcijan, które wierzyły inaczej niż Kościół rzymskokatolicki. W południowej Francji wybito Katarów, wyniszczono Albigensów, zdziesiątkowano Waldensów, wojny husyckie, palenie ludzi na stosach. Doszło również do histerii procesów czarownic, kiedy niewinne kobiety oskarżane o spółkę z diabłem ginęły w męczarniach. Od XI do XIII wieku Kościół rzymskokatolicki zainicjował wyprawy krzyżowe do Palestyny przeciwko Arabom. Najtragiczniejsza z nich podjęta została w 1212 roku przez dzieci, które miały wyzwolić grób pański z rąk niewiernych, ponieważ uwierzono, że tylko niewinne dzieci mogą tego dokonać. Doszły one do Marsylii lub Brundisii we Włoszech. Olbrzymia ich część zmarła lub została sprzedana w niewolę i nigdy do Palestyny nie dotarła. W tym czasie Czarnego Konia miały miejsce pogromy Żydów, których palono żywcem w synagogach i zmuszano siłą do przyjęcia katolicyzmu. Wyniszczano wszelkie osoby i ruchy podejrzane o herezję. Panujący Kościół, tak jak przedstawia to proroctwo, niósł światu śmierć, a nie życie. Ale również niósł światu śmierć nie tylko w tym wymiarze fizycznym, ale w wymiarze duchowym, odbierając ludowi Pismo Święte, nie dopuszczając do poznania Bożego objawienia i zbawienia, przekazując wiernym błędne i niebiblijne doktryny i praktyki religijne. Czwarta pieczęć przedstawia więc dominację Kościoła katolickiego w Europie w okresie średniowiecza. Od założenia państwa kościelnego w 756 roku do wielkiej reformacji protestanckiej XVI wieku. Był to okres upadku postępu i nauki, ciemnoty i zabobonu, braku wolności i nietolerancji, deptania praw człowieka i sumienia. Stąd mamy takie określenie jak ciemne wieki średniowiecza. Ale historia biegnie naprzód, więc patrzymy na pieczęć piątą, zapisaną w 6 rozdziale Księgi Apokalipsy od wersetu 9 po 11. Jan zapisał: a gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa, które mieli. I krzyknęli głosem wielkim, mówiąc: aż do kiedy, Władco święty i prawdziwy, nie sądzisz i mścisz krwi naszej od zamieszkujących na ziemi? I dana została im każdemu szata biała. I zostało powiedziane im, żeby odpoczęli jeszcze czas mały, aż wypełnią się i współsłudzy ich i bracia ich, mający być zabici jak i oni. W tej pieczęci nie mamy już jednej z 4 istot żywych, która nakazuje przychodź. Nie mamy już konia. Obraz się zupełnie zmienia. Widzimy ołtarz, a u jego stóp rozlaną krew. Męczennicy, których krew rozlana znajdowała się pod ołtarzem, czy u stóp ołtarza, wołają do Boga, domagając się sprawiedliwości. Każdy z tych męczenników otrzymuje białą szatę symbolizującą zbawienie, usprawiedliwienie, z prośbą, aby jeszcze odpoczęli trochę, oczywiście w grobach swoich, aż dopełni się liczba współsług i braci, którzy w przyszłości również poniosą śmierć za zwiastowanie Słowa Bożego. Co oznacza ten obraz? Dusze pod ołtarzem. W symbolice biblijnej dusza to krew, a ołtarz jest symbolem służby Bogu. A więc mamy tutaj proroczy obraz ofiar prześladowań religijnych w okresie reformacji. Męczennicy ci, zgodnie z występującą tu symboliką i słowami tekstu, cierpieli i zginęli z powodu wiary i głoszenia Słowa Bożego. Czytamy: i krzyknęli głosem wielkim. Proszę zauważyć, właściwy, prawidłowy przekład, tekst grecki mówi, że nie dusze, ale ci męczennicy, oni krzyknęli. Nie dusze krzyknęły, ale męczennicy wiary, których krew rozlana była pod ołtarzem. Męczennicy wiary domagają się od Boga interwencji i sprawiedliwości. W odpowiedzi na ich wołanie Bóg daje im białe szaty, a białe szaty to symbol zbawienia. Jednocześnie Bóg prosi, aby jeszcze, w sensie symbolicznym oczywiście, odpoczęli, ponieważ czas końca jeszcze nie nadszedł. Liczba zbawionych nie dopełniła się. Męczennicy mają odpocząć, bo w przyszłych pokoleniach będzie wielu, którzy pójdą za prawdą i za tą prawdę będą cierpieć. W wymiarze historycznym pieczęć ta oznacza, tak jak powiedziałem, czas Wielkiej Reformacji. W 1517 roku Marcin Luther przybija na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez przeciwko odpustom. 2 lata później, w 1519 roku, Ulrich Zwingli w Zurychu przeprowadza reformację. Rada Zurychu wydaje ustawę, że, cytuję, duchowni mają kazać czystą, świętą Ewangelię bez ludzkich przykazań. W 1521 roku na Sejmie w Wormacji Luther nie odwołuje swoich poglądów. I wtedy rozpętuje się burza, która coraz bardziej z czasem przybiera na sile. Burza prześladowań zwolenników reformacji, czyli ewangelików, na skalę nigdy wcześniej niespotykaną. Europę ogarniają wojny religijne wszczęte przez katolików przeciwko protestantom. Na przykład wojna 30-letnia od 1618 do 1648 roku pochłonęła 3/4 ludności Niemiec. Albo noc świętego Bartłomieja z 23 na 24 sierpnia 1572 roku, podczas której i najbliższych 3 miesięcy wymordowano we Francji około 70 000 hugenotów, czyli francuskich ewangelików. W XVI wieku, w dobie Wielkiej Reformacji, za cesarza Karola V w Małej Holandii zgładzono więcej męczenników oskarżonych o herezję niż przez 3 wieki w pogańskim Cesarstwie Rzymskim. Tylko w okresie 30 lat, od 1540 do 1570 roku, wymordowano około 900 000 Waldensów, którzy zamieszkiwali głównie rejon północnych Włoch i południowej Francji, te tereny przyalpejskie. Dzisiejsi historycy, z tego co wyczytałem w literaturze, podają, że maksymalnie w tych czasach mogło być 150 milionów ofiar nietolerancji religijnej Kościoła katolickiego w okresie średniowiecza, reformacji i w ogóle w całym okresie supremacji papieskiej. Ale do połowy XVIII wieku prześladowania stopniowo wygasają. Kościół katolicki wskutek wydarzeń rewolucji francuskiej traci swoją dotychczasową pozycję w Europie. Jednocześnie narasta emigracja do Nowego Świata, na kontynent amerykański, której główny nurt stanowią prześladowani w Europie ewangelicy, innowiercy. Ale jedna ciekawa rzecz. Dlaczego w 5. pieczęci nie występuje symbol konia, czyli symbol Kościoła? W odpowiedzi na reformację Kościół rzymski zwołał Sobór Powszechny w Trydencie, który trwał 18 lat, od 1545 do 1563 roku. Na Soborze Trydenckim Kościół rzymski oficjalnie odrzucił reformację i przystąpił do kontrreformacji. Odrzucając Słowo Boże, główny nurt chrześcijaństwa, reprezentowany przez Kościół katolicki, utracił sens swego istnienia i posłannictwa. Dlatego koń w piątej pieczęci nie występuje. Jego miejsce zajął ołtarz i męczennicy, czyli protestantyzm, reformacja. Możemy więc uznać, że piąta pieczęć obejmuje okres wielkiej reformacji protestanckiej od wystąpienia Lutra w 1517 roku do połowy XVIII wieku. Ale historia biegnie do przodu, więc przejdźmy do pieczęci szóstej, szósty rozdział Apokalipsy, wersety od 12 po 17. I ujrzałem, pisze prorok Jan, gdy otworzył pieczęć szóstą i trzęsienie wielkie stało się i słońce stało się czarne jak wór włosiany i księżyc cały stał się jak krew i gwiazdy nieba spadły na ziemię, jak figowiec rzuca figi jego przez wiatr wielki wstrząsany i niebo oddzielone zostało jak zwój zwijający się i wszelka góra i wyspa z miejsc ich poruszone zostały, a królowie ziemi i wielmoże i tysiącznicy i bogaci i silni i każdy niewolnik i wolny ukryli się do jaskiń i w skały gór. I mówią górom i skałom: padnijcie na nas i skryjcie nas przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu baranka, bo przyszedł dzień wielki gniewu ich i kto może stać, czy ostać się. Pieczęć szósta jest wyjątkowa. Obejmuje czasy ostateczne od 1755 roku do paruzji, czyli do powrotu Pana Jezusa i zakończenia doczesnej historii ludzkości. Przedstawia wielkie znaki czasu w świecie natury, zwiastujące bliski powrót Jezusa. I Bóg objawił je Janowi w porządku chronologicznym. Czytamy, że najpierw miało nastąpić wielkie trzęsienie ziemi. Tak, tu jest mowa o tak zwanym wielkim trzęsieniu ziemi w Lizbonie z dnia 1 listopada 1755 roku. Trzęsienie to nastąpiło zaraz po piątej pieczęci, czyli po wygaśnięciu prześladowań religijnych w Europie. Objęło obszar 4 razy większy od Europy. Ziemia się trzęsła w Europie, na terenie Atlantyku, aż po wybrzeża Ameryki. No i oczywiście również objęło to trzęsienie północną Afrykę. W Lizbonie 1 listopada podczas Święta Zmarłych około godziny 9, kiedy katedry, kościoły były pełne wiernych, 60 000 ludzi zginęło w ciągu mniej więcej 6 minut. Dlatego nazywamy to trzęsienie wielkim trzęsieniem ziemi w Lizbonie. Oczywiście ja bardzo pobieżnie przedstawiam tutaj fakty historyczne dotyczące tego znaku czasu. Więcej znajdziecie w literaturze. Ważne, aby wiedzieć, o co chodzi. Kolejnym znakiem czasu, zwiastującym bliski powrót Pana Jezusa, miało być, tak jak prorok zapisał, słońce stało się czarne jak wór włosiany i księżyc cały stał się jak krew. Tu jest mowa o tak zwanym ciemnym dniu, 19 maja 1780 roku. 25 lat po wielkim trzęsieniu ziemi w Lizbonie dochodzi do wypełnienia się kolejnego znaku czasu, zwiastującego bliski powrót Pana Jezusa, do dziwnego zaćmienia słońca i księżyca. Jeden z naocznych świadków tak napisał: 19 maja 1780 roku całe Stany Zjednoczone spowite zostały w straszliwych ciemnościach. Wyglądało to tak, jak gdyby ktoś rozciągnął na niebie sukno z czarnej koziej sierści. nienaturalne ciemności trwały od około 10:00 rano aż do północy, po czym ukazał się księżyc, jak gdyby okryty czerwonym worem. W pewnej książce amerykańskiej pod tytułem Nasz pierwszy wiek na temat tego zjawiska zostało napisane: jest to wyjątkowe, najbardziej tajemnicze i absolutnie niewyjaśnione zjawisko natury. W każdym bądź razie ciemny dzień 19 maja 1780 roku jest niewytłumaczalnym zaćmieniem całego widzialnego nieba i atmosfery w Nowej Anglii. Gazeta bostońska z 22 czerwca 1780 roku podaje: na podstawie właściwego ugrupowania planet naszego systemu w owym czasie wiadomo, że ciemność nie była spowodowana zaćmieniem Słońca ani Księżyca, gdyż Księżyc był przez cały czas oddalony od Słońca o 150 stopni. A więc mniej więcej Słońce było tam, Księżyc był tam. A więc nie było to naturalne zaćmienie Słońca. Podaje się, że niewyjaśnione. Wszystkie te prorocze zjawiska zwiastujące bliskość Pana Jezusa są bardzo ładnie opisane w różnej literaturze dotyczącej Księgi Apokalipsy. Są też ładnie opisane w książce Wielki Buja, więc jeśli kogoś interesuje to bardzo proszę, zamawiajcie książkę Wielki Bój, Ellen White, jeśli jej nie posiadacie. Tam na temat tych proroc znajdziecie sporo bardzo fajnego materiału i komentarza. Kolejny znak, który został pokazany Janowi, opisał prorok słowami: i gwiazdy nieba spadły na ziemię, jak figowiec rzuca figi jego przez wiatr wielki wstrząsany. Tutaj jest mowa o deszczu meteorytów, który miał miejsce 13 listopada 1833 roku w Ameryce Północnej. Tekst mówi, że te meteoryty spadały, czy meteory, bo z tego co pamiętam, to meteoryt to jest chyba meteor, który dotarł do Ziemi, a meteor, który nie dotarł do Ziemi, pozostaje w swojej nazwie meteorem. Proroctwo mówi, że te meteory spadały tak jakby figi, niedojrzałe figi z drzewa gwałtownie potrząsanego wiatrem. Kiedy owoc jest niedojrzały i dobrze się trzyma drzewa i nim potrząsamy, to owoce nie spadają równiutko pionowo na ziemię, tylko spadają w różnych kierunkach lecąc. Tak samo było z tymi meteorami. Ktoś obliczył, że przez 6 godzin nocnych padał deszcz meteorów o intensywności 200 000 meteorów na 1 godzinę. Aż trudno sobie to wyobrazić. Niebo musiało kapitalnie wyglądać. 200 000 meteorów na godzinę. Aleksander Twining, profesor Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych, napisał: gdyby spadały w jednakowej gęstości jeszcze o 3 sekundy dłużej, wówczas połowa kontynentu byłaby dotknięta strasznym nieszczęściem. Lecz Wszechmogący, który stworzył świat i sam najlepiej wie, co mu może zaszkodzić, otoczył go zewsząd atmosferą jak zbroją, która chroni i zachowuje przy życiu. I teraz, moi drodzy, kiedy tak patrzymy w tekst biblijny, 6. pieczęć do wersetu 13 wypełniła się. a od wersetu 14 to przyszłość, na której wypełnienie się czekamy. I my żyjemy między wersetem 13 a 14. Można w swoich egzemplarzach Pisma Świętego ołówkiem zaznaczyć. Nasz czas. Żyjemy między wersetem 13 a 14. Druga część szóstej pieczęci od wersetu 14 jest już bezpośrednio związana z powrotem Pana Jezusa. Prorok widział, że niebo oddzielone zostało jak zwój zwijający się. Nie potrafię tego wyjaśnić, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Jak niebo może się zwinąć jak zwój, manuskrypt, który się zwija. Ale do czegoś takiego dojdzie. Słyszałem różne wyjaśnienia i komentarze, ale to wszystko jakoś do mnie nie dociera. Prorok napisał prostymi słowami. Niebo zostanie zwinięte jak zwój, który się zwija. Aż się to w głowie nie mieści. Potem pisze, wszelka góra i wyspa z miejsc ich poruszone zostały. A więc ziemię nawiedzi gigantyczny kataklizm. Albo seria globalnych kataklizmów towarzyszących powrotowi Pana Jezusa. Jaka jest reakcja świata? Jest to opisana reakcja ludzi niesprawiedliwych, którzy rozminęli się ze zbawieniem. Prorok napisał, a królowie ziemi i wielmoże i tysiącznicy i bogaci i silni i każdy niewolnik i wolny ukryli się do jaskiń i w skały gór i mówią górom i skałom, padnijcie na nas i skryjcie nas przed obliczem od oblicza siedzącego na tronie i od gniewu baranka, bo przyszedł dzień wielki gniewu ich i kto może stać albo ostać się. A więc ludzie niezbawieni, targani strachem i wyrzutami sumienia, nieśmiący spojrzeć na powracającego Chrystusa, kryją się w różnych miejscach, wołają do gór i skał, padnijcie na nas, przykryjcie nas przed obliczem Pana Jezusa wracającego, aby zakończyć historię tego świata. Bo przyszedł dzień wielki gniewu ich i stawiają pytanie, i kto może stać, kto może ostać się? To jest bardzo ważne pytanie. Kto ostanie się, kiedy Pan Jezus powróci? I następny rozdział, 7, odpowiada na pytanie, kto ostanie się, gdy Pan Jezus powróci na świat. Ale to już jest rozdział 7. A my kończymy rozważanie 6 rozdziału Księgi Apokalipsy o 6 pieczęciach. Jestem poruszony niezwykle zawsze, kiedy czytam to proroctwo. My naprawdę żyjemy w czasach ostatecznych. My żyjemy między 13 a 14 wersetem. To, co jeszcze zostało, to tak niewiele. I jest to związane z powrotem Pana Jezusa. Jakże to proroctwo przekonuje nas i dopinguje nas do tego, abyśmy swoje życie poświęcili i oddali naszemu Stwórcy i Zbawicielowi, bo Jego przyjście naprawdę jest bliskie. Świat stoi na progu powrotu Pana Jezusa i zakończenia swojej doczesnej historii. Dziękuję Wam za uwagę. Przypominam, że każdy, kto chciałby otrzymać materiał dzisiejszego rozważania biblijnego dotyczącego 6 pieczęci, niech nas o tym powiadomi. Niech napisze maila do nas. Wszystkie dane kontaktowe są umieszczone pod filmem. Gdyby ktoś chciał spotkać się ze mną, porozmawiać na tematy biblijne, jest to możliwe. Też proszę nas o tym powiadomić. No, jeśli ktoś mieszka bardzo daleko, jest taka ewentualność, że możemy umówić go z przedstawicielem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Możecie pisać listy, mailować, dzwonić. Jesteśmy do waszej dyspozycji po to, aby pomóc wszystkim w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i zwycięskiej pielgrzymce do Królestwa Bożego i żywota wiecznego. Amen. Dziękuję za uwagę.